ruszyła halowa amatorska liga piłkarska, to już 9. sezon rozgrywek. W kolejnej już edycji Halpu wystartowały 33 zespoły, po 12 w dwóch ligach otwartych i 9 zespołów w rozgrywkach oldboyów. Drużyny Superligi rozgrywają swoje mecze we wtorki, pierwsza liga gra w czwartki, natomiast oldboye bez zmian w niedzielę. Mecze rozgrywane są w sali gimnastycznej w Starej Dąbrowie. Od stycznia natomiast liga wróci do swojego macierzystego miejsca, do hali miejskiej w Stargardzie. Będą już bowiem zamontowane kosze najazdowe, które będzie można bez problemu przesuwać na mecze piłkarzy amatorów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie pojawią się dodatkowe utrudnienia, rozgrywki powinny zakończyć się pod koniec kwietnia. Tradycyjnie zespoły z miejsc 11 i 12 w Superlidze pożegnają się z rozgrywkami, a ich miejsca zajmą dwa pierwsze zespoły z pierwszej ligi. W tym roku nowych drużyn nie brakuje i pozostaje mieć nadzieję, że rywalizacja będzie jeszcze większa niż miało to miejsce w poprzednich latach. Stargardzki Halp na stałe wpisał się już w rekreacyjny krajobraz miasta. Jak widać, nie brakuje chętnych, by aktywnie i co najważniejsze zdrowo spędzać swój wolny czas. Na słowa uznania zasługuje również organizator rozgrywek, Dziennik Stargardzki, za zaangażowanie i profesjonalne podejście do organizacji. Oficjalna strona halowej amatorskiej ligi piłkarskiej www.halp.stargard.pl. Patronat nad rozgrywkami objął prezydent miasta Sławomir Pajor.